Żywiecka Fundacja Rozwoju prezentuje prawo cywilne odpowiedzialność za działania małoletnich. Dzień dobry. W ramach edukacji prawnej chciałbym Państwu pokrótce przedstawić bardzo szeroką tematykę związaną z odpowiedzialnością rodzica za szkodę wyrządzoną przez dziecko. Co do zasady, bowiem każdy człowiek ponosi odpowiedzialność za własne działania i to odpowiedzialność na zasadach ogólnych z artykułu 415 kodeksu cywilnego, czyli kto wyrządził szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia. Zasada ta jednak doznaje sporego ograniczenia, jeżeli chodzi o szkody wyrządzone przez małoletnich, czyli przez dzieci. Winę w rozumieniu artykułu 415 Kodeksu Cywilnego można bowiem przypisać jedynie osobie, która ma dostateczny stopień rozeznania oraz dostateczną swobodę kierowania swym postępowaniem. Oznacza to, że osoba, która z jakichkolwiek powodów znajduje się w stanie wyłączającym świadome i swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, nie jest odpowiedzialna za szkodę w tym stanie wyrządzoną. Nie można zatem przypisać winy osobom, których stopień dojrzałości z powodu wieku jest niedostateczny. Chodzi tu głównie o osoby niepełnoletnie. Odpowiedzialność tych osób niepełnoletnich wyłącza już sam kodeks, szczególnie małoletnich do 13 roku życia. Natomiast ocena poczytalności osób już między 13 a 18 rokiem życia zależy od konkretnych okoliczności. Powyższe wyłączenie przypisania winy małoletniemu poniżej 13 roku życia związane jest głównie z jego rozwojem umysłowym i brakiem świadomości znaczenia swojego postępowania oraz konsekwencji podejmowanych działań. Nie oznacza to jednak, że osoba, której wyrządzono szkodę wskutek działania osoby nieletniej, nie uzyska naprawienia szkody. Zgodnie bowiem z treścią artykułu 427 Kodeksu Cywilnego, kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru, albo że szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu tego nadzoru. Przepis ten stosuje się również do osób wykonujących bez obowiązku ustawowego ani umownego stałą pieczę nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można. Zgodnie z wyrokiem Sądu Administracyjnego z, yy, w Białym Stoku z 1 marca 2019 roku, przepis artykułu 427 wprowadza domniemanie winy w nadzorze oraz domniemanie adekwatnego związku przyczynowego między szkodą a nienależytym sprawowaniem nadzoru, to poszkodowany musi udowodnić rozmiar szkody oraz normalny związek przyczynowy między działaniem osoby pozostającej pod nadzorem a poniesionym uszczerbkiem. Domniemanie winy w nadzorze dotyczy m.in. takiego przypadku, gdy podopieczny wyrządził szkodę innemu podopiecznemu pozostającemu pod nadzorem tego samego podmiotu. Na poszkodowanym nie ciąży wówczas ciężar udowodnienia winy osoby zobowiązanej do nadzoru, gdyż przepis wprowadza tutaj zaostrzoną odpowiedzialność w stosunku do ogólnych zasad odpowiedzialności deliktowej poprzez zastosowanie ułatwień dowodowych. Dlatego to nadzorujący chcąc się uwolnić od odpowiedzialności musi obalić wskazane domniemania. Winien zatem wykazać, z jednej strony brak winy w nadzorze, dowodząc, że nadzór był sprawowany należycie i zachował się zgodnie z ciążącymi na nim obowiązkami pieczy. Z drugiej winien wykazać brak związku przyczynowego pomiędzy nienależytym wykonywaniem nadzoru a szkodą. Czyli, że szkoda by nastąpiła również wtedy, gdyby nadzór wykonywany był należycie. Obalić domniemanie związku przyczynowego pomiędzy szkodą a wadliwie wykonywanym nadzorem, można na przykład poprzez wskazanie, że czyn pozostającego pod nadzorem nastąpił tak niespodziewanie, iż nie można mu było przeszkodzić pomimo starannego nadzoru. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 24 września 1971 roku, nienależyte sprawowanie nadzoru ma miejsce w sytuacjach, bardzo poważnych zaniedbań. W tym miejscu warto zauważyć, że zgodnie z orzecznictwem brak samego dozoru ze strony osób starszych nad zabawą dzieci pomiędzy 12 a 13 rokiem życia nie może być poczytany za brak nadzoru w rozumieniu artykułu 427. Dodatkowo należy tutaj pochylić się nad zapisami artykułu 428 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym, gdy sprawca z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego nie jest odpowiedzialny za szkodę, a brak jest osób zobowiązanych do nadzoru albo gdy nie można od nich uzyskać naprawienia szkody, poszkodowany może żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody od samego sprawcy, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i sprawcy, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. W przepisie tym mowa jest głównie o odpowiedzialności na zasadzie słuszności. Dodatkowo przepis ten stosujemy do, do sytuacji, w której sprawcą jest osoba, której nie można przypisać winy, która popełniła czyn zabroniony, a jednocześnie brak jest osób zobowiązanych do nadzoru, bądź nie można od nich uzyskać naprawienia szkody, a naprawienie szkody wymagają zasady współżycia społecznego. Odnosząc się do odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dzieci, które ukończyły 13 rok życia, wskazać należy, że dzieciom tym można przypisać winę, jednakże niezwykle istotną kwestią jest tutaj poziom rozwoju psychicznego dziecka. W tej materii wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 11 stycznia 2001 roku. Zgodnie z tym wyrokiem w sprawie o naprawienie szkody przez małoletniego sprawcę, który w chwili popełnienia czynu niedozwolonego miał ukończone lat 13, to na stronie powodowej ciąży dowód dojrzałości umysłowej sprawcy, pozwalającej na ponoszenie przez niego winy. Zatem w sprawach osób powyżej już 13 roku życia, Należy zbadać stan rozwoju umysłowego, pozwalający ocenić, czy sprawca działał w chwili popełnienia czynu z dostatecznym rozeznaniem. To tyle, jeżeli chodzi o kwestie związane z odpowiedzialnością rodzica za szkodę wyrządzoną przez dziecko poniżej 13 roku życia. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Podcast powstał w ramach projektu Poradnictwo Obywatelskie 2023 realizowanego przez Żywiecką Fundację Rozwoju, finansowanego ze środków będących w dyspozycji ministra sprawiedliwości uzyskanych w konkursie przeprowadzonym przez Starostwo Powiatowe Żywiec.